Siemanko mordeczki, lecę do Maka. Trzeba w końcu spróbować nowych burgerów Maestro. No cóż, dzisiaj wybór padł na Maka, bo będę tutaj w Galardii, a w Galardii to takie średnie, bym powiedział, jedzenie, oprócz zapiekanek w Batmarze, ale to akurat tam się po co innego wybieram. A trzeba w końcu spróbować tych nowych burgerów. Jestem pod McDonald'em, tutaj w Starachowicach. Wesińskiego, zaraz koło Galardii. Także no cóż, zaraz wbijam, kupuję burgera Maestro z wygranej, no trafiłem u Buka, wygrałem 18 zł. No, to sobie kupię hambuksa. To lecę, widzimy się już przy stoliku. No i już jestem w Maku. Cóż, czekam teraz. Czekam już na mojego Maestro Burgera Guacamole w mak zestawie powiększonym z frytkami z batatów, bo koniecznie chciałem te frytki też spróbować. I cóż, będziemy degustować. Tymczasem trzeba rozsunąć bluzę, bo po prostu jest gorąco. A tą koszulkę kupiłem w lumpeksie u siebie przy Żeromskiego w Starachowicach. Jakaś chyba z Kropa. No. Proszę bardzo. Logo Kropa. Okej. Okay. Czekam. Numerek to 29. No i jest mordeczki. Jest mój Mac zestaw. Teraz tylko jeszcze foteczki na Insta. Wziąłem sobie sosiwo. Słodko kwaśne. Duża cola. I ten Maestro Burger. Zobaczmy. Jak on wygląda. Wow. Potężny liść sałaty. A zobaczmy jeszcze te frytki, ale to za chwilę. Jestem, mordeczki. Pierwsze co spróbuję to frytek tych batatowych. Kurde, dobre. Jedna zwykła się tutaj zapodziała, ale reszta to batatowe, ale są fajne, słodziutkie. A ta frytka jest to frytka. Jak dla mnie nic specjalnego. Zwykłe fryty z Maka, no szczerze już mi się przejadły. Ale teraz jeszcze sosiwo. Uwielbiam ten sos. Jest taki fajny, słodziutki. Chyba on jest na morelach robiony. Dobra. Pora na pićku, to będzie takie jak zwykle rozcieńczone. Będzie chrzczone, czy nie? Bo wiecie, no, mówi się, że w takich lokalach z nalewaków są po prostu chrzczone, że rozwodnione. No, czuć, po prostu czuć, że jest trochę jest rozcieńczone. Teraz zobaczcie na to. This is a nice burger. This is a good burger. A teraz spróbujmy jeszcze raz. No, jak na razie jest ok. Pierwszy gryz, guacamole. Zobaczcie, jest aż zielono na wierzchu od guacamole. Jakiś sos pomidorowy też mamy.
cebulka czerwona. Tak się mocno przebija. Nie wiem, jak to będzie widać, ale kotlet jest gruby. Ale oczywiście, jak to w McDonaldzie, jest mocno wysmażony. Jest very well done. Pamiętajcie, każdy dobry burger kapie. Oczywiście muszę zaznaczyć tutaj, że wziąłem wersję bez sera, ponieważ oczywiście wiecie, mam alergię. Dla mnie po prostu istnieją rzeczy bez sera, tak jak na przykład burger, pizza, zapiekanki. Czy na przykład tosty. Tosty. No, powiem tylko tyle. Frytki są zajebiste. Sos oczywiście najlepszy. A co do burgera? Zobaczymy się za chwilę. No to słuchajcie. Burger pożarty. Gdyby nie to, że akurat jawi się plastik białej cebuli, której na surowo nie lubię, przepraszam, to dla burgera byłoby 4 na 6. Sorry. To przez kole. Także tak, burger na 3,5. Tylko przez tą cebulę. A to byłoby pewnie 4. Fryteczki, fryteczki oczywiście. Piąteczka. Piąteczka. Sosik jak oczywiście zawsze na 5+. Bo dlatego, że jest troszeczkę za słodkie jak dla mnie. No i kola jak to kola. Trójka. Także za chwileczkę widzimy się. Obliczę sobie tą średnią. Okej, mordeczki. No to cóż, mimo że ta kola średnia była, nawet mocno średnia, to średnia całego zestawu, średnia ocen wychodzi 4. 4,1 na 6. Tak jest. Mimo wszystko, kurde, jest dobry zestaw. Ale tak naprawdę fryteczki ratują sytuację. Tak, jak mówił samego burgera, no to była trójka. Ale w zestawie z frytkami z batatów po prostu jest 4. Także ostateczna ocena brzmi
4 na 6. Trzymajcie się, wielkie pozdro. Kiona.